Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dostawca usługi Express Dach. Kompletny dach na Twojej budowie w 72 godziny. Ein hundert, drei und fünfzig Meter, neue Szanse, rekord, krzyknął speaker. Dla takich chwil też się trenuje, co? Tak jest. Trzymaj, niech gazdasz. Ach, dzięki. Pokaż co dostałeś. Snickersa od Jędrusia. Bez reklamy, ale wiemy wszyscy, o co chodzi. Jakie emocje, jakie uczucia ci towarzyszyły po wylądowaniu, bo takiego wybuchu radości u Clemensa Murańki, oj, to dawno nie widziałem. No nie było, no naprawdę fajny skok przede wszystkim i to cieszy, że jednak potrafię skakać dobrze daleko i no trzeba po prostu głowę puścić, i to jest bardzo istotne i no naprawdę super rekord skoczni jest to dla mnie. Bardzo wielkie przeżycie jeszcze do tej pory, tak trochę, i nie jestem tego świadom. Ostatnio Janne Ahonen i Juri Tepesz, ale nam wszystkim w pamięci oczywiście pewnie tobie też zapadł ten lot Adama Małysza. Jest coś takiego w tej skoczni, kiedy się na nią przyjeżdża, że tak czuć, że ona taka legendarna, nie? No i czuć, że to jest taka większa skocznia, jak no, taki mini mamut i można tu naprawdę daleko, daleko odlatywać. I jest też bardzo przyjemna. No też wiadomo, trzeba mieć troszeczkę szczęścia, żeby tego wiaterku też było. I dzisiaj to wszystko do kupy się zgrało, bo skok był dobry i też miałem szczęście do warunku, ale dużo zawdzięczam tu dobremu skoku. Jak przebiegał ten czas wolny, kiedy nie było cię w Lahti? Dużo było tych treningów na Wielkiej Krokwi? No planowo mieliśmy trenować w czwartek i piątek, z tym, że przyszedł wiatr halny i niestety nie dało rady przeprowadzić treningów, więc przeczekałem praktycznie całe zawody w Lahti i dopiero zaczęliśmy od poniedziałku, gdzie była taka śnieżyca, że świata boskiego nie było widać. Ale udało się jakoś przeprowadzić te treningi i jak najbardziej mogę te treningi ocenić na duży plus. Skoczkowie często mówią, że szukają czegoś szukają, a ty po prostu kask zmieniłeś i to wszystko puściło luźno. Dlaczego taka zmiana? A myślę, coś się zmienię. Połowa sezonu pykła, więc kurde, no jakieś coś świeżości trzeba dodać, żeby nie kwitnieć też. No trzeba coś działać, coś kombinować. Też no ten kas już dawno temu miałem i tak w sumie nakleiłem sobie naklejkę sponsora. Myślę, fajnie wygląda, to sobie skoczę. Odwaga lotu była, ale czy zabrakło troszeczkę odwagi lądowania? Będzie bura, jak od tego misia by tutaj groźnego była? No troszeczkę tego żałuję, mogę powiedzieć, że nawet bardzo tego żałuję, że nie wylądowałem, była możliwość, ale trudno było, minęło, człowiek uczy się na błędach i wiem, że na drugiej takiej okazji bym nie wypuścił z rąk.